Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Aż 60 załóg wzięło udział w czwartym rajdzie synchronicznym pojazdów zabytkowych, który w minioną niedzielę odbył się w Zebrzydowicach. Mimo deszczowej pogody na starcie nie zabrakło historycznych perełek motoryzacji, m.in. samochodów, motorów. Były też traktory, ale też pojawił się jeden dzik, którego do startu przygotował Michał Fiałek. Jacku, kolejny raz impreza się udała, jest radość. Wszyscy wystartowali, wszyscy wrócili szczęśliwie, czyli jeden z najbezpieczniejszych rajdów na świecie chyba. Oj, tam nie przesadzajmy, no są bezpieczniejsze może, chociaż tutaj nic złego się nam nie dzieje. Kolejny raz, tak jak mówisz, już czwarty jakby nie było. Czas leci, zaczynaliśmy od zera. Czwarta impreza, dzisiaj trochę pogoda pokrzyżowała nam szyki. Dużo ludzi dzwoniło z daleka, że nie dojadą, no cóż, pogoda. Ale pomimo i tak tego deszczu, 39 startujących załóg, to jest bardzo dobry rezultat, czyli świadczy to o tym, że ludzi przyciąga ta impreza i to miejsce. Bo naprawdę atmosfera jest super, miejsce mamy super, zamek, staw, ta pętelka jest bardzo przyjemna. Tak jak widzieliśmy na filmikach i zdjęciach, i dzik, i traktor. Także mamy całą gamę wszystkiej motoryzacji. Co było dzisiaj takim najciekawszym może pojazdem, obiektem do podziwiania? To znaczy, moim zdaniem ciekawa była Skoda, która przyjechała z Czech. Bardzo rzadki model i w Czechach, a tym bardziej w Polsce. W Polsce jest parę sztuk tego samochodu. I dwóch Czechów też nam przyjechało na motocyklach, czyli robi się nam to po prostu już trochę międzynarodowe. Najważniejsi, bo rajd jest nie tylko dla tych, którzy startują, ale rajd też jest dla tych, którzy podziwiają, czyli dla kibiców, a ci nie zawiedli jeszcze nigdy. Oni są zawsze tu masowo, bo jednak to jest atrakcja. I jeszcze chciałbym tu wymienić, pokazać panią, która przyjechała na Komarku. Dzień dobry. Jest pani na Komarku. Jest pani na Komarku. Ale to nie jedyna impreza, bo już szykuje się kolejna w Wiśle bodajże. 18 lipca mamy rajd Retro PRL. 60 km trasa po górach. Zapraszamy do Wisły. Kierowcą, który wygrał tegoroczną edycję rajdu synchronicznego, był pan Kazimierz Pisarski na swoim Simpsonie. Różnica pomiędzy dwoma jego przejazdami wyniosła zaledwie 0,4 sekundy. Do zobaczenia za rok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Przemysław Lose.